Dzień dobry, witam serdecznie. To specjalne wydanie tematu dnia. Dzisiaj z nami są ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Witam serdecznie, ekscelencjo, szczęść Boże. I ksiądz biskup Romuald Kamiński. Witam serdecznie. Dotychczasowy i przyszły ordynariusz warszawsko-praski. Księże arcybiskupie, z czym ksiądz zostawia naszą diecezję? Jakie są powody do szczególnej duchowej satysfakcji? A co wymaga jeszcze jakiejś szczególnej uwagi, na co skierowałby tą uwagę ksiądz arcybiskup, uwagę przyszłego naszego ordynariusza? Pierwsze to zacytuję łacińskie powiedzenie, że nemo iudex in causa sua. Trudno mi oceniać moje działania tutaj jako ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Niemniej musimy sobie zdać sprawę, że to jest proces, który trwa. Ja przejąłem diecezję od dwóch poprzednich biskupów, którzy ją zakładali i rozwijali, i rozwijałem ją dalej, starając się dostrzec wszelkie dobro, jakie było zrealizowane, i to dobro rozwijać. Były oczywiście nowe inicjatywy, były nowe inwestycje również, nowe orientacje, które z kolei stanowią reakcję na świat, w którym żyjemy. Nie możemy przecież działać w zupełnej izolacji od tego, co nas otacza, a świat stawia coraz trudniejsze wyzwania Kościołowi i również wszystkim kościołom lokalnym. A więc tak to bym mógł podsumować bez wchodzenia w szczegóły. Pojawiła się taka informacja, że ksiądz arcybiskup sam poprosił o biskupa koadiutora. To nie jest częsta forma przekazywania władzy w Kościele. Można zapytać, dlaczego ksiądz arcybiskup na to się zdecydował, o ile oczywiście to jest prawda? Ja prosiłem o biskupa pomocniczego, natomiast mianowanie koadiutora wynika zawsze z kalendarza. Według prawa kanonicznego biskup ordynariusz, który osiąga wiek 75 lat, a więc bardzo dojrzały, jest proszony o złożenie dymisji i wówczas Ojciec Święty decyduje, w którym momencie ma odejść z urzędu. A w związku z tym, że ten wiek mu się zbliża, wówczas bardzo logiczną sytuacją jest wyznaczenie biskupa pomocniczego z prawem następstwa. I tak się zdarzyło w naszej diecezji, jak to kiedyś się zdarzyło na przykład w archidiecezji olsztyńskiej. A więc to jest bardzo dobry mechanizm takiego łatwego, powiedziałbym, przekazania spraw diecezji bez pośpiechu, bez nerwowości, dlatego że mamy tutaj dwa ogromne atuty. Pierwszy to jest taki, że mój następca, który już tutaj jest obecny, był tutaj kanclerzem przez 13 lat i doskonale tę diecezję zna, jej problemy. Natomiast druga rzecz, to właśnie będąc koadiutorem, będzie ze mną razem zastanawiał się nad przeszłością tej diecezji, która wymaga dużej mobilizacji, dużej ewangelizacji, nowej ewangelizacji w wielu obszarach. Właśnie, księże biskupie, Warszawa to jest takie szczególne miejsce, można powiedzieć, trudny odcinek frontu, na który papież Franciszek księdza biskupa skierował. Ja chciałem zapytać, czy jak była ta rozmowa, jak było to hasło od papieża Franciszka, idziesz do Warszawy, to czy ksiądz biskup nie miał takiego odruchu, Ojcze Święty, dziękuję za zaufanie, a wolałbym gdzie indziej? Oczywiście, że miałem i myślę, że wszyscy, którzy znają to, inaczej tego nie rozumieją. Po ludzku, biorąc tego rodzaju, powiedzmy, perspektywa, która rysuje się przed każdym człowiekiem, musi zastanawiać i musi też budzić uzasadnione niepokoje, nieraz bardzo duże niepokoje. Ale kiedy potem przychodzi pewnego rodzaju refleksja i do tego dochodzi przede wszystkim posłuszeństwo w służbie Panu Jezusowi, Kościołowi, drugiemu człowiekowi, to rzekłbym, człowiek trochę mięknie i powiada, nie sobie, nie swoim interesom idę służyć, ale sprawom Bożym. I skoro tak się rzecz ma, to wiem na pewno, to nie domniemywam, że Bóg pomoże.
I właściwie na tym się cała filozofia tego rodzaju decyzji kończy. Już zdążył ksiądz biskup nakreślić takie wstępne plany duszpasterskie. Powiedział ksiądz biskup, że jego troską będą kapłani, też świeccy. Czy już są jakieś konkretne plany, jakieś pomysły duszpasterskie, jak to wspomożenie dobrych kapłanów, których przecież jest ogromna większość i w Kościele, i w naszej diecezji, jak to ksiądz biskup będzie realizował po objęciu władzy w diecezji? Owszem, to powiedziałem, ale tutaj chciałbym nawiązać do słów księdza arcybiskupa, który powiedział, że każdy przychodzący następny włodarz, ale to tak samo się dzieje na parafii, tak samo powinno dziać się w każdej firmie, w zakładzie pracy. Dobrze jest, kiedy umie docenić to, co było dokonane przez poprzedników i nadbudowywać, w żadnym wypadku burzyć. To, co powiedziałem, wcale nie przeczy temu, bo gdybyśmy mogli odgrzebać moją wypowiedź, kiedy przechodziłem z Pragi do Ełku, to na pierwszym miejscu także powiedziałem, że dla mnie sprawą ogromnie istotną jest nawiązanie dobrej współpracy ze wspólnotą kapłańską. I to starałem się tam robić. Natomiast dalszy krok, kolejny, jest oczywisty, że trzeba umieć współpracować z laikatem, ze świeckimi. Dzisiaj się o tym tyle mówi. To, co papież Franciszek też powiada, towarzyszyć ludziom. My sami kapłani nie jesteśmy w stanie tego dokonać, więc potrzebna jest ogromny front współpracy ze świeckimi, którzy wyrażają swoje szczególne miejsce w Kościele poprzez zaangażowanie w przeróżnych wspólnotach czy grupach formacyjnych, modlitewnych. Oczywiście tam także mogą być pewne priorytety i to także wspominałem w innych wypowiedziach, że dla mnie ogromnie istotną sprawą jest duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Taką inicjatywą świeckich, która w tym czasie się dzieje, jest zbieranie podpisów pod ustawą, która ma lepiej chronić dzieci poczęte. W tej chwili w całej Polsce te podpisy są zbierane. Jakie słowa skierowałby ksiądz biskup do ludzi, którzy wahają się, czy ten podpis złożyć, czy pomóc tej akcji, która ma sprzyjać ochronie życia? To jest tak ważna sprawa, fundamentalna, że każdy, kto tylko może i kto jest świadom tego, niech to uczyni, bo my naprawdę za długo zwlekamy z podjęciem tych najistotniejszych decyzji. Czyli to jest przykład właściwego zaangażowania osób świeckich właśnie w życie Kościoła i w misję Kościoła szeroko pojętą? Bez dyskusji. Oprócz pozytywnych głosów są również takie, które próbują wbić, powiedziałbym, kij w szprychy troszeczkę tutaj w tej sytuacji. Chciałem się powołać na cytat z Gazety Wyborczej, która wyraziła nadzieję w związku z przyjściem księdza biskupa do naszej diecezji. Jest też tygodnik Polityka, który pisze wręcz o tym, że czy następca arcybiskupa Hozera przypomni sobie o księdzu Lemański i naprawi krzywdę, jaka go spotkała od arcybiskupa Hozera. No i chciałem zapytać, czy ksiądz biskup zamierza spełnić pokładane w nim nadzieje tego środowiska? Pierwsza sprawa, to chciałbym powiedzieć, że dziwiłbym się, gdyby takich pytań nie stawiano. To jest oczywiste. Natomiast niech wszyscy będą spokojni w tej materii, że to nie są sprawy, które my musimy rozgrywać między sobą. Już wcześniej powiedziałem, że przychodzę tutaj, żeby
To, co będzie aktualnie możliwe, potrzebne, co będę rozumiał, żeby to tworzyć, budować, służyć. Natomiast wszystkie te sprawy, które prędzej czy później wynikną, na spokojnie trzeba rozwiązywać. I to samo by robił i ksiądz arcybiskup, czy każdy inny, kto by przyszedł tutaj. To jest, myślę, oczywiste. Natomiast ja się polityką nie zajmuję. Chwała Bogu. A proszę powiedzieć, księże biskupie, jaką rolę widziałby ksiądz dla mediów katolickich? Czym powinny się zajmować, do kogo kierować swoje przesłanie, jak pełnić swoją misję? U nas w diecezji takich mediów nie brakuje. Otóż to, ja przyznam, że ja nie do końca tej nowej techniki, technologii rozumiem, ale staram się uczyć. I widzę, i wielu ludzi mi podpowiada, że to jest dzisiaj wielki apostoł. Tego się trzeba nauczyć i tym się umieć posługiwać, bo dowiaduje się, no, że bardzo wielu ludzi właśnie poprzez media i już bardzo, bardzo takie współczesne media uzyskuje kontakt również w sprawach wiary. Więc jeśli tak się rzeczy mają, to nie ma tutaj dyskusji. Chciałem jeszcze zapytać na koniec, gdzie ksiądz arcybiskup zamierza spędzić swoją emeryturę i czy będzie to emerytura, czy będzie to odpoczynek aktywny? Aktywny będzie na pewno. Emeryturę spędzę na tej ziemi i oczywiście kończąc urząd biskupa diecezjalnego nie wieszam na wieszaku swojej misji biskupiej i będę oczywiście również wspierał i tę diecezję i wszystkie inne inicjatywy, które staną przede mną i gdzie będę proszony o różne akcje i pomoc właśnie nie tylko w wymiarze Kościoła polskiego, ale również poza nim, jeśli chodzi o Kościół powszechny. W diecezji przed nami kilka tygodni albo miesięcy, zobaczymy jak sprawy się potoczą, współistnienia obecnego ordynariusza i biskupa koadiutora. Chciałem zapytać tak troszkę od strony technicznej, jak to będzie wyglądać, jak to się dzieje, bo to jest sytuacja rzeczywiście nie jest częsta w Kościele, ale jeżeli można prosić o troszkę uchylenie kulisów, jakie są plany księży biskupów na ten czas, jak to się będzie odbywać. To jest nic nowego przecież, bo mamy już biskupa pomocniczego i teraz będziemy mieli dwóch biskupów pomocniczych i wejdziemy w te mechanizmy, które stosujemy i to są mechanizmy podziału odpowiedzialności wśród tych, którzy są wezwani do prowadzenia kościoła lokalnego, a więc zrobimy też taki podział odpowiedzialności i usług, które przede wszystkim nas powinny zajmować, wyjazdu właśnie do parafii, do wspólnot, do wszystkich instytucji. Każdego dnia otrzymujemy cały plik zaproszeń, a więc jesteśmy potrzebni, skoro ludzie nas o to proszą. No i mamy w tej chwili bardzo ważny rok, mianowicie peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego z wszystkimi zaangażowaniami właśnie w poszczególnych parafiach i wspólnotach. Tam nasza obecność biskupów musi być codzienna. Chciałem bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia do Salve TV na samym początku powrotu, można powiedzieć, księdza biskupa do diecezji i prosić jeszcze o takie słowo do diecezji. Pierwsze słowo jako biskupa pomocniczego, biskupa koadiutora, ale przyszłego też naszego ordynariusza. I na koniec, jeżeli ksiądz arcybiskup poprosi o błogosławieństwo nowego pasterza w tej diecezji dla wszystkich widzów i wszystkich naszych diecezjan. Najmilsi, wracam tutaj po 13 latach, po 12 latach posługi jako biskup pomocniczy w Ełku. Tutaj byłem lat 13 jako kanclerz, ale także chciałbym przypomnieć, że
Kapłaństwo rozpoczynałem również tutaj na tych terenach, będąc wikariuszem w Otwocku. Ogromnie jestem wdzięczny Opatrzności Bożej, że na tej drodze pozwala mi zaistnieć jakby po raz kolejny. Chciałbym przekazać wszystkim tak od serca do serca, że przychodzę tutaj naprawdę z sercem otwartym i z taką wielką potrzebą służby, modlitwy i umacniania tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do zbawienia. Prosimy jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Polećmy się Matce Bożej, która jest tak blisko nas, wszystkich wspólnot parafialnych, wszelkich rodzajów życia społecznego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Proszę, abyśmy razem udzielili błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Całym sercem dziękuję.